Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Witamy hodowców. Dzisiaj Tomek Klimczak jest w mojej hodowli, ponieważ szczepimy tutaj gołąbki. Szczepimy na salmonellę i ospę. Do tej pory znana była szczepionka, której niestety już nie ma, ale tutaj Tomek stosuje do szczepienia, zresztą sam zaraz opowie, szczepionkę, która tutaj jest Salgen, i Tomek więcej teraz opowie o tym. Jak wszyscy wiemy, bardzo mocno czuliśmy brak szczepionki Zosalte, ponieważ to była jedyna żywa szczepionka na rynku przeciwko salmonelli. Raz, że była bardzo bezpieczna, dawała bardzo dobrą odporność przeciwko salmoneluzie. Dodatkowo można jeszcze było mieszać razem z poksowakiem, czyli z ospą, i wtedy za jednym razem szczepić gołębie przeciwko ospie i salmonelli. No i tak w tym roku, jakoś koło chyba czerwca, lipca, wpadłem na taki pomysł, że wykorzystać szczepionkę inną żywą, czyli Salgen, to jest czeska szczepionka, która co prawda jest do podawania do wody, czyli ona według ulotki, ta szczepionka powinna być rozrabiana i podawana z wodą do picia gołębią, albo można rozrabiać i podawać bezpośrednio do dzioba, żeśmy to w zeszłym roku jeszcze robili. Natomiast wymyśliłem taką metodę podania, żeby rozrabiać ją normalnie z solą fizjologiczną i podawać iniekcyjnie tak samo, jak żeśmy szczepili zosalem. No bo to jest de facto szczepionka najbardziej zbliżona do zosalu. Jest to szczepionka żywa, inaktywowana, czyli tutaj mamy liofilizat, mamy tabletkę. Taka ampułka jest na 200 gołębi. Rozrabiamy to w 100 ml soli fizjologicznej i podajemy po pół mililitra na gołębia. Wydaje się, że no już troszkę żeśmy tego nie poszczepili. No niestety na efekty będzie trzeba zaczekać, bo to dopiero wyjdzie w tych stadach, które mają salmonelozę, jak to się sprawdzi. Natomiast liczę na to, że będą efekty dużo lepsze niż w przypadku podawania doustnego. No na razie wiemy na pewno, że gołębie to bardzo fajnie przechodzą. Oprócz tego, że no w sumie podobnie jak zosal, no czasem, oprócz tego, że czasem następnego dnia jest jakiś troszkę mniejszy apetyt, no to wszystko wraca do normy, już gdzieś po 2-3 dniach. Nie ma nigdzie przypadku, nie było, żeby, nie jest możliwe, żeby był jakiś odczynny, żeby jakieś tam gołębie były chore, żeby trzeba było hospitalizować, tak jak w przypadku szczepionek olejowych. No i mówię, no i tak tutaj w tym przypadku mamy możliwość połączenia sobie to od razu z ospą, nie? Czyli tutaj rozrabiamy w 100 ml taki jeden Salgen, do tego dajemy 4 tabletki z ospy i za jednym razem szczepimy gołębie na ospę i na salmonellę. No, w zeszłym roku już szczepiłeś u mnie w tą szczepionką, ale w sensie było to doustnie. Każdy gołąb miał to podane wtedy indywidualnie, wlewem. Tak. No i zaraz po szczepieniu były fajne efekty, bo od razu puch puściły niesamowicie i mówiłeś mi, że to u większej liczby hodowli się tak zdarzało, że to był taki efekt, że było widać. Po zosaldzie też ten puch zawsze puszczały. I wtedy też zaszczepiliśmy od razu tak próbnie, już rok temu, na wiosnę. Wtedy zaszczepiliśmy jednego u mnie, bo wtedy był taki pomysł właśnie, żeby to wypróbować i eksperymentować. I wtedy tego jednego, co mu... Jak się będzie zachowywał. Później poszczepiłem u siebie parę gołębi, później więcej, no i tak już było wiadomo, że to jest bezpieczne, no to już zaczęliśmy to na szeroką skalę. A teraz już kilka hodowli poszczepiłeś, no i dzisiaj szczepimy u mnie gołębie, bo to zdrowie jest ważne. Hodowcy robią jakieś kuracje i inne rzeczy, a i tak te szczepienie chyba... Znaczy w salmonelizie to jest jedyny sposób pozbycia się salmonelli ze stada. Jedyny sposób to są szczepienia. No i ważne ta szczepionka, żeby była żywa. No najlepsze efekty zawsze dawały te szczepionki żywe. Tyle, że no, jeżeli chodzi o Salgen dawany doustnie, no to gdzieś tak żeśmy sprawdzali, że dawał tej odporności tylko gdzieś na około kwartał, na około 3 miesiące. Można było łączyć na przykład salmowir i powtórkę Salgenu, no to doustnie, to już były efekty lepsze. Natomiast no, myślę, że ta Salgen podawany iniekcyjnie będzie w podobnym stopniu zabezpieczał jak zosal, czyli myślę te 6-9 miesięcy powinno być spokojnie przynajmniej. Tak, bo moje gołębie jesienią były szczepione już mykosalmowirem, także te szczepienie miały podstawowe. A teraz po prostu na wiosnę poprawiamy tym Salgenem i na ospę. Zawsze to tak było praktykowane, tylko tego zosaldu brakowało. I dlatego tutaj taki, no można powiedzieć na razie też eksperyment, ale na razie jest wszystko udane. Nagrywamy u mnie, szczepimy wszystkie gołębie, wszystkie lotowe. Także za parę dni dogram resztę i
zobaczymy czy efekty, że żyją, no a później dalsza część, jakby można to nazwać eksperymentu, tak? Trochę, ale gołąb znaczy nie, kumicie już nie... Trochę tych gołębi żeśmy już tak za, nie, albo samym salgenem iniekcyjnie, albo wymieszane z osmą, bo już swoje mam też tak poszczepione, to już mam około 1000 gołębi zaszczepiłem tej jesieni. I mówię, oprócz tego, że czasem było gdzieś tak, że jeden dzień nie szły gołębie troszkę do jedzenia, no to po dwóch dniach już wszystko było dormienie. Także my tutaj wracamy do szczepienia i resztę zapraszamy do oglądania dalszej części filmu. Pierwszy po szczepieniu, mewki żyją, czekają na posiłek, samczyki też widać, żyją, chyba czekają na wodę, bo tak patrzą, że czegoś im brakuje, tam idą do karmnika, nie widzę żadnego krzywego, tu samczyki, też w wolierce wyglądają ok. Nawet jakiś puch puściły, więc spoko. Tutaj mamy młode samiczki, bo je rozdzieliłem od samczyków po zaszczepieniu. Pać. Jak widać, dzień po zaszczepieniu chyba nie ma na co narzekać. Elegancko wszystko, wesolutko. Minęło ile? 30 godzin. 30 godzin od zaszczepienia. Ponad doba na pewno. No wiadomo, szczepiliśmy też przez 2 godzinki. Nie, jak widać, się odsunę, bo tu reszta czeka. O. Przy okazji ich rozdzieliłem, samce od samiczek. Pać. Nigdzie w kątku żadna krzywa nie stoi, to dobrze. A kolejne doskakują. Potem dostaną herbatkę. Herbatkę ziołową też. Ta ziołowa herbatka oczyszcza. Jak tam wspominałem na filmie, jest i kora wierzby, kora dębu, kora kruszyny. Działa to też lekko antyrobaczo, oczyszczająco, przeczyszczająco, przeciwzapalnie, przeciwbiegunkowo. Taka prozdrowotna herbatka. Także teraz gołąbki będą przygotowywane
do parowania. Przez parę dni poobserwujemy je po szczepieniu i są rozdzielone, żeby potem się fajnie parowały. Będę czekał na fajną pogodę, zostaną sparowane. Jak ta pogoda będzie ustabilizowana i fajna. Na szczęście tych samiczek trochę tu młodych jest. Mam nadzieję, że nie zrobią się z nich samczyki. I że będzie to wszystko grało. Także jeszcze założenia techniczne tu oczywiście na filmiku. Wyjaśnimy z kolegą Tomkiem, jak to wszystko, dokładne odpowiedzi na temat szczepienia. A ja tu pokazuję gołąbki, jak się zachowują w kolejnych dniach po szczepieniu. To są samczyki. Mam tu karmnik, ale z boku im tu rzuciłem karmę. Jak widać, też samczyki tak samo wesolutko. Tu mają właśnie tą herbatkę. Którą popijają. Dobrze, wszystkie elegancko, karmą zimową karmione. Wcinają. Pać. Apetyt dopisuje. Wszystko jest super. Nie wiem, czy to widać, jak się puch sypie po celach. Faktycznie jakiś, o, puch się pojawił. Idę dalej. Tu mam samczyki. Jeden jakiś dziwny wygląda. Ten jakiś pokrzywiony. Pojdź. Reszta poszła. A na tego jednego czekamy, idziesz? To stare samce. No. Nawet puch ma, kupę zrobił ładną. Taki jakiś niemrawy zesunął się. No nie, idzie jeść. Taki jakiś troszkę. Widać, jak taki krzywy siedzi troszeczkę. O, widać po nim, że się. O, idzie na bok. No wyraźnie widać, że mu coś nie odpowiada. O. Wszystkie jedzą, ten jeden się trzyma boku. Będziemy widzieć, co z nim będzie. Tu, co mnie bardzo interesuje, samice. Główna siła gołębnika. Nic po rogu, po kątach nie siedzi. Nic nie padło. Dobrze. Jedzą. Idę dalej do przedziału. Wcinają wszystkie. Wesoło. Te tu, co są, to się ruszają dość sprawnie. Zgrabnie. I to cieszy. Tu też herbatka jest do picia. A jak widać, pod karmnikiem jest, są worki. Właśnie Wintera z ID w tej chwili używam do karmienia. O, widać sobie wesolutko dziobią. Tu pozostaje samiczki, także tu jest wszystko ok. Wszystko. Wszystko gra i buczy. Została jakaś wolierce? Nie, wszystkie chyba wskoczyły. Samiczki są chyba grzeczne. Wszystko dobrze jest. Pokazuję dokładnie, jak się gołąbki zachowują po szczepieniu we wszystkich przedziałach po kolei, żeby zrobić dokładną ilustrację. Te tu są takie głodne. Masakra. Te mnie wyjątkowo zaskoczyły. Też były wczoraj szczepione. Strasznie głodne. Samiczki, dziewczyny.
Chodź. Pać. Tu herbatka, jak widać. Pać. No. O, jest miło, wesolutko. Idziemy dalej. Na kale też puch widać, się popojawiał. A tu samce widać, też będą jadły, bo biegają jak szalone. O, widać, że zdecydowanie ochota do jedzenia jest bardzo duża. Także można powiedzieć, że na razie jest ok. O, tu u taty też były gołąbki szczepione, ale tata się coś porozchorował na grypę i muszę mu je pokarmić. No, tu lotowe gołębie od taty też czekają na jedzonko. Tata niestety się rozchorował i apetyt na pewno mają. Widać, że apetyt mają. Też były szczepione. W sumie ja je z Tomkiem szczepiłem, bo tata mu leży w łóżku i musiałem łapać i od ojca, i swoje. Ale mogę pokazać, że o, też po szczepieniu nic im nie jest. Dobra, idę dalej karmić. Nie wiem, czemu tak się dziwnie światło rozprasza w tym gołębniku. Tak ciemno widać. O, jedzą, zostało jeść wodę. Wszystkie ruchliwe, żywotne po szczepieniu, także u taty akurat też wszystko. Przy czym u taty nie były szczepione na ospę, tylko samym szczepionką na salmonellę, bo tata uznał, że na ospę już były wcześniej szczepione i jedni uważają, że raz w życiu wystarczy. Więc jakby nie powtarzał szczepienia na ospę. Wszystkie te gołębie już były wcześniej szczepione na ospę. A, trochę nerwowe są, bo nie chcę zjedzą, póki jeszcze coś widzą, głodne nie będą. No. Apetyt mają, bo musiałem jeszcze im dołożyć, tu wyżarły. A już jedne wskakują na cele. Nie widać, żeby coś kać, który był krzywy. Banda czerwonych.
taką historię. W 21 roku ojca na wiosnę przycisło, dostał słynną chorobę, epidemię, która jakby przewinęła się. I ten 21 roku nakrapiany samczyk, wszystkie gołąbki z niebieskimi obrączkami, wszystkie, no większość, koło setki ich zaobrączkowałem. Tak było, że nie mógł chodzić przez 2 tygodnie do gołębnika. I już by młode poprzerastały. I wszystkie te młode obrączkowałem i taka historia. A ten samczyk był już 2 razy na Ogólnopolskiej jako młody. I tam zdobył wysoką nagrodę za standard. A potem jako stary w klasie olimpijskiej standard. Jako młody był za koeficjent. A jako stary już był w olimpijskiej standard, był 2. czy 3 w okręgu. Także sztolek. Sztolek był zaobrączkowany od małego przeze mnie. Musiałem wtedy popisać wszystkie gołębie. No, trochę roboty było. U mnie obgarnąć, tu obgarnąć. A kto ogląda moje filmy, to wie, że u siebie roboty mi nie brakuje. Także masakra. Ale mam nadzieję, że tata, żeby się nie podoziębiał, no to musi sobie posiedzieć 2 dni w domu. Fest go przycisło, więc fest, że mama go do gołębnika nie wypuszcza. O, będzie lepiej się czuł, jak będzie wiedział, że wszystko tu ma ogarnięte. No. Samce z samiczkami siedzą na zamkniętych celach. W pojniku zakwaszacz, bo nalewałem wodę, to czuć zapach. Dojadają karmę, głodne nie będą. Ale po szczepieniu wszystkie gruchają wesolutko. Wczoraj wszystkie łapałem, wszystkie miałem w ręce do szczepienia. Dzisiaj znowu tu jestem. O. Ten połowy coś tak siedział, albo mi się zdaje, albo... Jesteś wesoły? A nie, widzę, najedzony jest. Jutro się trzeba będzie przypatrzeć. Podziwać. Nie widać nic niepokojącego, także... To są cele. A ten gołębnik też. Jest przerobiony, ale robiliśmy razem z ojcem. W ogóle te na górze gołębniki. Bo na początku lotowałem razem z ojcem, potem dopiero swoją hodowlę założyłem. Także to wszystko tutaj. Tu wszystko się zaczęło. Jeśli chodzi o moje gołąbki. Zawsze tutaj, tak powiem, spędzałem czas. No i tutaj są mewki. Mewki też były zaszczepione na salmonellę i ospę. I wiadomo, to są lżejsze. Lżejsze są znacznie od gołębi pocztowych. Są mniejsze, a dostają taką samą dawkę. Tak się po prostu szczepi taką samą ilość szczepionki. I też tutaj, jak widać, nimi nic nie jest, bo też to jest jakby eksperymentalne, czy one tą samą dawką szczepionki. Dzisiaj jest 2 dzień po szczepieniu i jak widać, wszystkie meweczki sprawnie sobie tu poruszają wesolutko, czekają na wodę, bo im brakło. No i po prostu idą się napić. Karmę mają tutaj pod dostatkiem, więc nie ma z tym problemu. Tu są samce. Też im wody po prostu brakło. Można zobaczyć kał po szczepieniu. O, tu jest.
grupka puku, świeży kał, widać o jak puch leży. Wszędzie kał jest fajny, można zobaczyć. Jeśli chodzi o szczepienie, jeden samczyk tu widzę, taki troszeczkę jest nieswój. Reszta jest wesoła i tak dalej, a jednego przyobserwowałem, że tak lekko jest taki osowiały. No, ale miejmy nadzieję, że będzie ok. Tu są samice, wesoło idą jeść. W sumie zapomniałem, tu jest najstarsza samica z 2010 roku, która została zaszczepiona, czyli ma 14 lat. To jest... gdzie ona się schowała? Wyczka szeka 14-letnia. 2010 rocznik. To jest ona, dokładnie, aż tak się żwawo rusza, że ta tutaj 2010 rocznik, która została też zaszczepiona razem ze wszystkimi. Powiem tak, młode gołębie jakby jednak znacznie lepiej to przeszły. Puch też jest, ale ruchliwość tych gołębi młodych jest większa znacznie, bo tamte samczyki to ten jeden 15 rocznik, co 15 rocznik, dwa z 15, co mi się tam nie podobają, więc 9-latki i a jeden z 20, co takie trochę są nie do końca takie, jak bym tego oczekiwał, bo tu widać samiczki roczne, oto burza, wszystko elegancko. Samczyki roczne to samo, także na razie jest wczoraj był pierwszy dzień po szczepieniu, dzisiaj drugi, czyli mija ponad 48-50 godzin po szczepieniu. Taki monitoring, jeśli są komplikacje, to albo w pierwszych dniach jeśli się coś działo ze szczepieniami, albo czasami w 5-6 dniu. Jeśli dam do tygodnia, do 8 dni nie ma powikłań, to potem już jest ok, ale tak z moich obserwacji, to albo zaraz na drugi, trzeci dzień, to po jednych od razu widać, że coś tam się dzieje, te 2-3 dni, albo potem jest taki, nie wiem, chyba odporność, wtedy te gołębie łapią w 6-7 dniu. I wtedy też lubi się coś dziać, a na razie odpukać tutaj młode gołąbki, wszystko ok. No tam dwa, te trzy stare, takie niemrawe trochę, wyjątkowo widać, że to nie jest to. Jeśli chodzi o samo przechodzenie tego szczepienia. Więc tutaj jest wszystko elegancko. Odnośnie moich gołębi rocznych, gdyby ktoś chciał po moich młodych gołębiach, roczniakach, że tak powiem, młode czy jajka, to tutaj jest trochę krzyżówki, takiej na przykład szaleniec razy żinoklikę, czyli będzie tutaj połowa krwi z moich gołębi, czy 75% krwi moich gołębi, a do tego delikatny procent gołębi
zakupionych, czy to linia drapy, jak w przypadku tego czerwonego, akurat to jest drapa palarski, taki gołąbek tempułowy to jest grytów. Co tu jeszcze? No jest szaleńce, żinoklikę, jest 901, te moje podstawowe linie oczywiście się tutaj przebijają, rudę się też przewijają, ale rudzielec jest chyba samczyk, dwa rude są, tam jest rudę i szalona i szaleniec, oczywiście szaleńca są, akurat szaleńca są tam, chyba samiczki wyszły, są białe, zobaczymy jak to się jeszcze pokaże. Co jeszcze, ze sztoli są takie ciemne samczyki tu w krzyżówce, też na długi dystans, na taki dystans 1000 plus kilometrów, także jest taka krzyżóweczka, coś z moich, coś nowe gołębie, coś szalenie z razy hirn. Tutaj są gołąbki oczywiście z linii 901, też różne krzyżóweczki 901 razy szaleniec, czy już takie krzyżówki, tutaj jest takiej samiczki od Adama Zenkę, parę fajnych gołąbków, bo jest na rozpłodzie ta samiczka, ale na wnuczkę szaleńca naparowana, więc to już jakby prawnuczek szaleńca. O, tu widać te rudy, jeden rudy, drugi rudy, dwa rude tu są, czy trzy rude? Dwa chyba samczyki rude są, a połowy rudy jest, to tu 3-4. Także jakiś tam mały procent, 4, no to się by zgadzało, jest tak gdzieś 10% maksymalnie rudych, czyli na 100 gołębi wychowuje się gdzieś 10 rudych koloru rudego, nie wszystkie, także tu mniej więcej też się to zgadza, bo tu jest niecałe 40 samczyków, to są dwa takie nakrapiane rude plus chłopki z dwa rude. No więc taka mniej więcej tu jest krew tych gołąbków. Coś jest też z eurodiamontów, krzyżówka. Takie krzyżóweczki tu po prostu są robione. I jak one będą naparowane na podobne, to tam będzie 50 lub 75% krwi moich gołębi, z domieszką 25% krwi jakieś tam obcej, w sensie jak powiedziałem żinoklikę, drapa, paluch, także takie właśnie będą łączenia, takie tu mam gołąbki dostępne i z nich, z takich połączeń będą. No i tu samiczkom zrobiłem kąpiel. Tak się kręciły koło pojnika, pokazywały, że chcą być wykąpane. Tak się rzuciły, że mnie wystraszyły, że się potopią. Ale pyłku tu, znaczy tego, nie pyłku, tylko puchu nawaliły. Normalnie się z nich sypie. O, tu widać na tym te świeżo, świeży puch. Tu się przed gołębnikiem biało robi. O. Wyścielone puchem. A raczej na chore nie wyglądają po tym szczepieniu. Przynajmniej te, co do woliery wyszły, to... A młodsze gołębie super się zachowują. Jedynie te starsze troszeczkę. Trzy samczyki takie są osowiałe. O, tam idą też samiczki, też zaraz się będą kąpały. Patrzę, bo się boję, że się potopią w tej misce. Nie zostało tak wykonane, że gołąbki będą za jakiś czas przygotowywane do parowania i takie szczepienia mają powodować to, że ta odporność zostanie przekazana też do jajka, na młode. Liczę na to, że też ta młodzież będzie bardziej odporna, bo jak stado rodzicielskie jest zaszczepione, zaczną się rozwijać przeciwciała, to te przeciwciała będą właśnie przekazane też młodym.
Także takie podsumowanie, specjalnie kolegom nagrałem, jak gołąbki przechodzą szczepienie. Jest to szczepienie takie innowacyjne na salmonellę, szczepionką pojedynczą, żywą, którego raczej nikt nie stosował. Tu Tomek Klimczak zaczął to szczepienie stosować. Chciałem pokazać, jak gołąbki się zachowują w kolejnych dniach. Jeszcze minęły kolejne dni. Wszystko jest super, fajnie puch puszczają, fajnie się zachowują, nic nie padło, wesołe, tam jak mówiłem, trzy samczyki były tylko lekko przygnębione, co im mija, także jest nadzieja na to, że to fajnie będzie uodparniało na salmonellę. Tutaj właśnie odnośnie wielu pytań, które hodowcy do mnie właśnie pytają, jaką kurację na salmonellę, jak robię, to nie robię tej kuracji. Brakowało tej szczepionki na salmonellę żywej, bo żywe szczepionki lepiej uodparniają. Zresztą wszystko jeszcze zostanie wyjaśnione przez Tomka. Mam zamiar z nim zrobić wywiad i kolegom przedstawić, jak to wszystko przebiega, gdzie opowie o naszych sprawach hodowlanych, odpowie na pytania, jakie żeście zadawali. Stąd ten filmik właśnie prezentujący, jak te gołąbki po tym szczepieniu się zachowują, jak mają apetyt. Wszystko dokładnie pokazałem. Zostały wszystkie moje gołębie zaszczepione kombinacją salmonella plus ospa i mojego taty gołąbki na salmonellę. W obu przypadkach wszystko fajnie przebiega i też inne hodowle, gdzie tam Tomek już szczepił, też fajnie. Mam nadzieję, że to szczepienie będzie po prostu udane. Będzie fajnie uodparniało gołębie. Reakcja poszczepienna jest fajna. Gołąbki faktycznie wysypały się z puchu. Podobno jest taka pozytywna reakcja po szczepionkach żywych, że w ten sposób reagują, co Tomek mówił. Jeśli Wam się filmik podobał, to dziękuję za oglądanie. Dajcie łapkę w górę. Subskrypcję, żeby nie przegapiać kolejnych filmów, bo tylko część osób subskrybuje tak naprawdę kanał. Zobaczymy, co to przyniesie. Na razie można być zadowolonym. Zawsze trzeba próbować nowości. Jak się czegoś nie spróbuje, to się nie dowie, czy to jest skuteczne. Więc ten filmik może troszkę nudny właśnie z prezentacją kolejnych dni, jak te gołębie, bo ktoś się będzie zastanawiał, jak gołębie reagują na szczepienie, jak się czują. Dlatego pokazałem wszystkie moje gołąbki w przedziałach, jak jedzą, jak się zachowują, jak wyglądają. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dobry lot i do usłyszenia na kolejnych moich filmach. Pozdrawiam, Krzysztof Trzaskalik. Dobry lot.